Co? Ha, buja, jestem. Nie kłamałem, że wrócę. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Przeteleportujemy się. Ból będzie nieopisany. Ej, tam to sam mi się bardziej podoba. No i nie padło, nie? I nie padło. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Dobra. Portal przyjęliśmy. Co znowu? Więc jest spoko. I teraz tak, ty tutaj już to złoto zbieraj. Nie wiem, czy warto mi... Warto. Kolejnych 5 robić. Mimo wszystko warto. Mimo wszystko warto. Zrobimy tak. I walić te koszta, które co chwilę się pojawią. Potępieni stają na twoje rozkazy. Dobra. Robimy armię. In the army now. Sorry. Bo, jak dobrze widzicie, to jest kolejna kopalnia i tą też chcę mieć. Uważaj! Długo będziesz tam owcą? Co znowu? Okej. Trzeba to tylko... Aha, oni nawet nie chcą mnie atakować. A może jednak chcą? Kuźwa. Uważaj! Za króla liść! Nie będzie mi rozkazywał. Dobra, mamy jakoś tutaj ogarnięte to. Bies zaczął uratować, żeby nie padł. Będziecie cierpieć. Czekają cię wieczne męki. Nic jest nie trzeba, myślę, że już tyle wystarczy kreatorów. Twój ból będzie nieopisany. Dobra. No i mamy to. Ej, halo, ale... Czekajcie. Coś mi się tu nie zgadza. Czy ty mi grozisz? Gdzie jest drugi sterowiec? Aha, tutaj, pełen akolitów. Sala naprzód! Na spoko, nie ma problemu. A teraz do tego władujemy tych. Czy ty mi grozisz? I lecimy tutaj. Otóż to, właśnie tak. Ten jest tutaj, więc spoko. Więc go zaraz wysadzimy. Mów, głupcze. Dobra. I wracamy się po armię. W ten sposób jest chyba jeden z lepszych. Dobra, bierz to. I lecimy po kolejną kopalnię. Co tu się wyprawia? To samo. Dobrze. Dobrze. Jak każdy. Ubite nie, tylko to jest ubite. Dobra, jak skończysz, to się wróć tam. Wy tutaj dobrze obici, ale... Jaka jest wola cienia? Potępienie. No ale. O, kolejny portal, spoko. No to jedziemy z tematem. Czego? Jaka jest wola cienia? A gdzie Arthas? O, tu Arthas. Zostaliśmy zaatakowani. Dobrze. No, robimy tylko tak. Pyk. I tych posyłamy tutaj. Co znowu? Czemu akurat ten? Ja nie wiem, to biją mi tego Arthasa, tego gula. On im nic kuźwa nie zrobił. Uważaj. Ostrze mrozu jest chłodne. Dobra. Mów, głupcze. Tutaj mamy temat zniszczony, więc spoko. Czekajcie, tu jest 5, tak? I tu jest 5. Czemu ty jesteś tutaj sam? Trzeba się zabić, bo jesteś mi niepotrzebny. Potępieni czekają. Przykro mi, chłopie. Zadrży w obliczu plagi. Dobra, elo, nara. Dobra, tu już się to powoli kończy. Sterowce są te dwa. Doróbmy jeszcze ze dwóch. Tutaj można z dwa biesy i resztę guli dowalić. Nie ma problemu z tym. Nikt nie będzie. Teraz tak, czy chcemy atakować dalej z tą pojedynczą armią, czy chcemy atakować dalej z pojedynczą? Zamknij ryj! Lubię to. Uderza! Za króla. Dobrze, pyk. Czekają cię wieczne męki. Na chwilę kolejny padnie z budynek. Króla Lisza. Ból będzie nieopisany. Dobrze. Dobrze. Mów, głupcze. Teraz ostrze mrozu. Dobrze. Dobra, czy ja aż potrzebuję więcej drewna, tak szczerze? Chyba nie. To jeszcze jest chyba ten moment, kiedy użyjemy gule do dobrych celów.
co znowu? Do tego, do czego są stworzone. Ostrze mrozu jest głodne. Dobra, czy używamy portalu, czy idziemy tutaj? Chyba użyjemy portalu, bo myślę, że portal wywali nas w dobrą stronę. XD. Dobra, tu mi się dopiero armia jeszcze robi. Dobra, to zrób jeszcze tego ziutka. Wy możecie już iść w sumie. Oj, gruźlica. Co? Niewierni przełamali naszą obronę. A, jednak jest, bo było, ale go nie było. Znikał. Dobra, to lecimy z tematem. Zostaliśmy zaatakowani. Oj Jezus, co tu się dzieje? Dobra, wy wycofajcie się na tyły, nie chcemy zrzucić nekromantów niepotrzebnych. Skoro jest taka możliwość łatwego wygrania. Macie to, zamknij ryj! Nie wiem, jeszcze nie zamknęła. No ale dobrze, nie ma problemu. Czego? Co znowu? Dobra. No to jest ostra baza, więc trzeba to... Ostro wydefiniowana baza, trzeba ją ogarnąć. Arthas nie wie co robić ze sobą, ale dobrze. Tu mi się wlewają ta armia, więc spoko. Dojedziemy ich najszybciej. Dobra, ja myślę, że już nie potrzebujemy więcej. Bo i tak ścisnęliśmy. Solidnie. Zadrżyj w obliczu plagi! Dobra, ty może niszczysz sobie to. No to jest chyba wyspa, więc dalej stąd chyba nie przyjdziemy. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić, ale... Dobrze, wy tam sobie poniszczcie. Jak to wygląda temat? No... O Jezus, tu jest jeszcze armia. Halo, a gdzie są moje sterowce? Ej, posłałem gdzieś sterowce i nie wiem gdzie są. Aha, tu są, dobra. Za króla Risza zostaliśmy zaatakowani! Czy ty mi grozisz? Czy ty mi grozisz? Wysadź ich tu i wracaj do punktu zbornego. To tutaj się wyprawia. Tutaj się dobijają tylko, więc spoko. Więc spoko mi to pasi. O, już są małe koszty. Dobra, panie Arthasie, what are you? Bierz drugą część kryształu. Co znowu? Wziąłeś? Drugi księżycowy wziąłeś. Kryształ jest nasz. Nie będzie mi rozkazywać. Dobra. Tu jest jeszcze jakiś budynek, to wy możecie w sumie. Potępieni czekają. Dobra, zrobimy ostatni raz, w sensie tych użyjemy sobie ziutków, żeby stworzyli więcej kościotrupów. Tu dowalimy dwóch, tu tak. Zawaliła się nasza kopalnia złota. Czekajcie, bo muszę w głowie przekalkulować. 3 to jest 80, 80. Tyle da mi zbyt wiele. Musiałbym jednego zrobić tylko. Dobra, teraz ma to sens. Teraz to robi sens. Dobra, lecimy do tego, wysadzimy do tego. I teraz to już robi sens. A, Arthas sam bijesz. No, spoko. No i stąd tutaj nie ma nigdzie przejścia, więc za chwilę będzie trzeba i tak wrócić tutaj, gdzie ci są zrzuceni. Więc spoko. Myślę, że już możecie wracać nawet. Niektórzy. Bo nie jesteście potrzebni już do niczego. Uważaj! Nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Dobra. Teleportujemy sobie ziutków. Ale to fajnie wygląda, bo oni tak powoli idą. Bez kitu, nie? Dobra. Tam się robi więcej armii. Też dobrze. Nawet bardzo. I za chwilę tą całą 90 pójdziemy, nie? Nareszcie. Potępieni czekają. Tak, już mamy wszystko, nie. Jeszcze jeden gul się robi. Bul. Czy ty mi grozisz? Czy ty mi grozisz? Beka z goblinów. Oj.
tutaj. Zrzuć sobie ich. A, bo tu mamy bliżej. Dobrze. I teraz z taką armią, ja się nie boję nigdzie chodzić. To jest portal, tak? No to trzeba tylko zniszczyć to. Dobra, no to lecimy z portalem. Okej. Okay. Ktoś się przeteleportował! O nie! O nie! O nie! Chowajcie się. O Jezus, chyba na swym bazę robi. No, nie fajnie, tak szczerze. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Za króla. Ale walić ją. Musi się postarać, żeby to zniszczyć. Dobra, wylewamy się. Nie umarli idą. Dobra. My teraz już jesteście ludzikami odrobienia większej ilości ludzików. No ale C12 to trochę jednak ciśnie. No ale walić ją. Teoretycznie mógłbym skończyć misję, niszcząc od razu to, ale upokorzymy Sylvanas i zniszczymy jej bazę. Albo wiecie co, zniszczymy od razu to, żeby nie było przepału, że potem będę musiał znowu 2 godziny armię wydawać. Dobrze, ta Sylvanas to na niej gówno zaraz może zrobić. Taka dobra sprawa. Dobra, no i wystarczy go wziąć, żeby wygrać, ale ja nie chcę jeszcze brać. Chcę bardzo bardziej zniszczyć, przez co odcinek wam lekko wydłużę. Jeżeli wy w ogóle lubicie to oglądać. Dobrze, tu jest w ogóle jakaś baza, do której nie ma przejścia, jest tylko przejście, wiecie, takie coś śmieszne. No dobrze. A może jednak jest u nas przejście ten... Nie, no przecież ona zniszczyła moc. Bez kitu. Niewierni przełamali naszą obronę. Arthas musi. Zostaliśmy zaatakowani. Zaraz tam musi. No przestań mnie atakować. Co za zdziera, no. O Jezus Maria, no. No nie rozumiem po polskiemu, nie? Zaraz się tam w ogóle. Co? Co? Dobra, najpierw tych dziutków jej porób. Potem ty, a na końcu ty. Nikt nie będzie. Teraz robi to sens. Mów burcze. Ale mogę ci zamknąć ryj, zamknij ryj! Aha, u was więcej jest tutaj, no dobra. No dobra. A tu jest jeszcze jakaś baza, coś. Ja pierdykam. Miałeś najpierw niszczyć ją, tą elfkę jej. A potem zająć się Sylvanas Wildrunner. Wildrunner. Runner. Dobra, leżą i kwiczą już bez dwóch zdań. Nawet nie ma co tutaj robić. Więc idę po klucz. Bo nie Harta stanie przy kluczu, tam się na niego patrzy chwilę. Nie mam z czego nawet wskrzeszać, tak? Tu mamy coś. O, tu jest kilka coś. Okej. Mamy więcej cosiu do wskrzeszania. Jak szczątki to szczątki, nie? Dobra, panie Arthasie, teraz się tam zastanawiaj, jak to podnieść. Miesty są fajne, ale rzadko kiedy ja ich używam. Tak szczerze. Dobra. No to podnieś Arthasie, nie przeciągaj. Mamy. Nareszcie. Trzeci kryształ. Klucz trzech księżyców. Jest kompletny. Ej, chyba że tu jest brama i ja jestem debilem. O kuźma. No nie, chyba nie. Cutscenka. Kuźma, tam jest brama! Omg. Omg, tam jest brama. No dobra, ale bramę też sforsujemy. Nie ma problemu. Wszyscy stąd? Nikt nie będzie mi rozkazywał. Nie chcemy, żeby ktoś przypadkiem tu został, nie?
to mi się dobra, podoba. Tu idziecie całą armią. Co znowu? No, że... Teraz te dwa sterowce mają wszystkich przeprawić na drugą stronę. Nie, no, spoko. Dobra, trzy z góraty. Tak o. Lecą sterowce, czy nie? Chyba lecą, nie? Lecą, czy nie? O, są tu. Dobrze. Teraz tak, może najpierw zrzucimy biesy w jednym zrzucie. Tak, teraz to robi sens. W drugim zrzucie zrzucimy Arthasa z tymi ziotkami. Dobra. Zrzucaj. Może najpierw wieżę zniszczmy. Bo ona mnie porobi. Za króla Lisza niepokończone. Potępieni czekają. Dobra. I mamy wszystko już tutaj. Super. Zrzucimy sobie ich. Aha, tylko że fajnie, że ta brama jest jakoś super ekstra ważna, ale nikt jej nie pilnuje, nie? Widzieliście to? Klucze pilnowało miliard osób. Bramy nikt. Boom, rozwali się pewnie. No. Wrota otwarte. Kiedy pokonamy Sylvanas, wewnętrzne królestwo będzie należeć do nas. Nie mów, hop, nim, chuj... nieważne. Przeklęte bestie! Czego trzeba by was powstrzymać? Niczego. Nas się nie da powstrzymać. Ta elfka zaczyna mi mocno działać na nerwy. Kontynuuj! Zatem skończyliśmy misję. Tak jak myślałem, że ona jednak długo potrwa. W takim układzie dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za uwagę i co, do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!